Z notatnika kapitana żbika. Część dziesiąta. Poniedziałek pułkownik żelazny kazał mi wymyć toalety na komendzie. Znalazłem cukierka w muszli. Ponieważ cenię sobie czystość, po zjedzeniu go papierek wyrzuciłem do kosza. Wtorek. Dzisiaj dowiedziałem się, że komenda główna w ramach podnoszenia kwalifikacji ogłosiła konkurs geograficzny. My wystawiamy kaprala kluchę. Był raz w Pradze. Ma atlas geograficzny i przewodnik po mazurach. Pułkownika żelaznego niepokoi jednak to, że kapral klucha nadal uważa Szwecję za stolicę Sztokholmu i nie daje się od tego odwieść. Uważam, że żelazny jest zbyt drobiazgowy. Środa. Dostaliśmy nowego na przeszkolenie. Nazywa się pstrąg. Mówią, że pstrąg to bystra ryba, być może, ale szeregowy pstrąg do bystrych nie należy. Zażądał munduru, broni i amunicji. Dostał szczotkę i metalową szufelkę. Myśleliśmy, że weźmie się za sprzątanie, ale pstrąg wziął tylko wyżej wymienione przyrządy i poszedł na patrol. Czwartek szeregowy pstrąg wrócił dopiero dzisiaj razem z połamaną szczotką i szufelką, na której wyraźnie było widać wypukłe odbicie twarzy pstrąga. Podobno zaatakowali go w parku emeryci. Pstrąg zrezygnował ze służby u nas. Szufelkę powiesiliśmy na honorowym miejscu w toalecie. Ale musieliśmy ją zdjąć, bo pułkownik żelazny powiedział, że twarz pstrąga go deprymuje. Szczególnie jego wytrzeszczone gały i brak dwóch siekaczy. Piątek. Kapral Klucha użył dzisiaj broni. Po raz pierwszy w życiu. Wbił nią gwóźdź w ścianę i powiesił sobie obrazek wybitnego malarza. Mozarta chyba. Ale nie jestem pewien. Sobota. Akcja specjalna. Dzisiaj byliśmy w szkole i nauczaliśmy młodzież przepisów ruchu drogowego mam cały mundur w atramencie a klucha dostał mazakiem w czoło niedziela poszedłem do kościoła wszystkie ławki zajęte więc przycupnąłem sobie w konfesjonale przyszedł klucha i się wyspowiadał tajemnica spowiedzi tajemnicą ale teraz wiem kto mi ukradł prezerwatywę z szuflady w biurku ten debil myślał że to herbata ekspresowa i zaparzał ją przez dwie godziny to osioł a jakby się zapytał przełożonego, czyli mnie, to bym go oświecił, że na Boże Narodzenie wiesza się to na kominku i święty Mikołaj wkłada tam prezenty. Stąd też nazwa prezerwatywa. Chociaż chyba powinno być prezentwatywa. No ale czy to ważne dla świętego Mikołaja?